główna zasada przygotowania do lata to są trzy jakby etapy: oczyszczanie, nawilżanie i ochrona. Nadmierna ekspozycja słońca naszą skórę wysusza, przez co szybciej się starzeje, a zmarszczki coraz chętniej się pojawiają. Przygotowanie gruntu pod opaleniznę ma kluczowe znaczenie. Najlepiej więc udać się do profesjonalistów. Naszym klientkom możemy przed sezonem letnim polecić zabiegi właśnie złuszczające i peelingi, w których są, oprócz tego, że są zawarte właśnie sole morskie, które bardzo głęboko oczyszczają skórę, no to jeszcze na przykład oleje z migdałów, olej arganowy. Profesjonalna pielęgnacja to nie wszystko. Musimy również pamiętać o tym, żeby tą pielęgnację domową wykonywać przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Wykonać sobie peeling, położyć właśnie krem. Weźmy pod lupę kosmetyki, z których w sezonie letnim powinnyśmy zrezygnować. Musimy patrzeć na skład kosmetyków, unikać tych z zawartością retinolu i na przykład witaminą C, a jeżeli się one znajdą, no to musimy nakładać kremy z bardzo wysokimi filtrami, dlatego że możemy doprowadzić po prostu do plam, do powstawania przebarwień na skórze. A tych niełatwo jest się pozbyć. Podobnie jest ze znienawidzoną przez kobiety pomarańczową skórką. Pozbyć się celulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej możemy przed wyjściem na plażę. Polecamy w szczególności bańkę chińską i zabieg na urządzeniu MedShape. Dają rewelacyjne i bardzo długotrwałe efekty.